Witamy Was serdecznie w programie Poznań kontra Warszawa, ale coś mi się wydaje, że to nie będzie jedyne starcie, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ze mną Dawid Dobrasz, Meczyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid, a także Paweł Głaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, cieszą mnie Wasze uśmiechy, natomiast dzisiaj tematów bardzo dużo i tak jak często sobie po finale Pucharu Polski rozmawialiśmy o zamieszaniu i awanturze z kibicami, tak musimy ten program rozpocząć tym razem od awantury, która się działa nie na trybunach, a na boisku, bo mnóstwo filmików krąży już w sieci i było nagrywanych po tym wczorajszym, tuż w zasadzie po zakończeniu wczorajszego meczu, więc może zacznę od ciebie, Paweł, bo ty tutaj nam o Legii najczęściej opowiadasz, Dawid oczywiście swoje też dorzuci, ale jakie jest twoje spojrzenie na to, co się wydarzyło po rzucie karnym Mateusza Wdowiaka, po tym, co się wydarzyło właśnie po spotkaniu? Przebiega Kacper Tobiasz tuż przed ławką rezerwowych Rakowa z mniej więcej tak przyłożonym palcem. Wcześniej też widać tuż po ostatnim rzucie karnym, jak Filip Mladenowicz przebiega przez piłkarzy Rakowa, zdaje się, obok Długosza. No i to wszystko, co się wydarzyło potem, też już pewnie w większości widzieliście. Skończyło się to wszystko ciosami piłkarza Legii. Emocje wczoraj sięgnęły z zenitu, one chyba przebiły sufit, bo ja takiego meczu, czy w lidze, czy w pucharze z takimi scenami to nie widziałem nigdy. Oczywiście za zachowanie Filipa Mladenowicza jest haniebne, które nie przystoi piłkarzowi na żadnym poziomie. Pamiętam kiedy mój lokalny klub ŁKS Łochów grał w lidze okręgowej, była sytuacja, że bramkarz uderzył obrońcę i to podszedł i po prostu mu takiego prostego wyprowadził w nos. Była czerwona kartka, mimo tego, że uderzył zawodnika ze swojej drużyny, bo się zdenerwował. Ale tutaj doszło do starcia pomiędzy zawodnikami drużyn przeciwnych. Generalnie od początku bardzo dużo, mam wrażenie, prowokacji. Bardzo dużo gdzieś tam granie, no takiego na cienkiej linie balansowania i z jednej i z drugiej strony. No Filip Mladenowicz, tak jak już wszyscy widzieli, no tych ciosów nie da się zamazać, tego nie da się wybronić, bo tu nie możesz przyjąć żadnej jakiejś takiej strategii, czy komunikacyjnej, czy w sensie rozumiem, że piłkarze wyszli wczoraj do mediów. Rafał Augustyniak chyba się wypowiedział tak, że no nie wypada. No a większość mówiła, że nie widziała tej sytuacji i tak dalej. To też trudno się dziwić, no bo ci piłkarze już byli pod trybuną, a Filip Mladenowicz tutaj jeszcze jakieś swoje ostateczne utargi robił, no żeby była chronologia zdarzeń taka właściwa. Właśnie ta chronologia jest istotna, bo oczywiście to, co się wybija na pierwszy plan, to jest ta sytuacja z wyprowadzaniem właśnie ciosów, natomiast ty też zwróciłeś uwagę nawet przed początkiem programu, że tak naprawdę ta sytuacja zaczyna się tuż po rzucie karnym obronionym przez bramkarza Legii i w tym momencie, kiedy Legia rusza, drużyna Legii rusza w kierunku swojego bramkarza. Znaczy fizycznie ta sytuacja, tak patrząc, gdzie dochodzi do takiego kontaktu między jednym a drugim zawodnikiem, się faktycznie wtedy zaczyna, kiedy Filip Mladenowicz ubrany w szarą bluzę przebiega nie wiadomo dlaczego przez ustawionych piłkarzy Rakowa i prawdopodobnie trąca Wiktora Długosza. Następnie biegnie w kierunku ławki rezerwowych. Tam za nim już było dwóch piłkarzy, chyba Rakowa, którzy go po prostu gonili. Była próba podcięcia Mladenowicza, gdzieś tam popchnięcia, mniej więcej w okolicach linii środkowej, przy linii bocznej linii środkowej. No i za chwilę, kiedy Filip Mladenowicz wrócił pod swoją ławkę, no to obrócił się i wiemy, co się wydarzyło, tylko no chwilę później też była sytuacja, kiedy Ivi Lopez, no nie wiem, wkładał palec w oko Lindsaya Rose'a? Chyba palec, bo to nie był cios, tylko położona ręka na twarzy Lindsaya Rose'a i próba włożenia kciuka mu bodajże w prawe oko. Tak mi się wydaje, że... Minął blaskacza bardziej wyglądało, ale... Znaczy jak... To włącz sobie to jeszcze raz, bo to było tak, że była ułożone i gdzieś tam szukanie wetknięcia palcem. Uważam... Był taki, co chciał palec gdzieś tam wkładać. Tak. Ale nie wiem, czy to ten sam case ogólnie. Tylko chyba w inną część. Tak. Zostawmy to. Zostawmy to. Nie w oko i... Atmosfera wrzenia, absolutnie taka. Filip Mladenowicz, haniebne zachowanie, uważam. Ivi Lopez, równie haniebne zachowanie, bo jednak kiedy już dochodzi do jakichś ciosów i tak dalej, to jest
w hierarchii, gdybyśmy mieli sobie kategoryzować, które zachowanie było no, najbardziej karygodne, no to Filip Mladenowicz wychodzi na czoło i z tym nie ma co dyskutować. Co do tej chronologii, to też nie wiemy, bo tego, co się działo między piłkarzami w trakcie spotkania. Bo oni grali po jednej stronie, mieli okazję tak. do wielu... A wcześniej tam, o ile się nie mylę, to chyba Fram Tudor też w okolicach właśnie swojej ławki też ruszył do Filipa Mladenowicza. No i co ciekawe, też grał na swojej stronie. Więc te tak zwane brudne gadki gdzieś tam prawdopodobnie były. Były sobie wzajemne docinki. Zresztą od strony ławek rezerwowych to też słyszałem od osób ani ze sztabu Legii, ani ze sztabu Rakowa, tylko... od pracownika Polskiego Związku Piłki Nożnej, który gdzieś tam się kręcił w okolicach, że tam po prostu no, było grubo. Leciały iskry w utarczkach słownych. No, sam fakt, ja no, nie wiem, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby trenerzy się ze sobą starli, żeby też doszło do jakichś, no, trudno powiedzieć rękoczynów, ale do przepychanek tak, pomiędzy Kosturą Niejczem a Markiem. Zresztą nie byli tylko trenerzy, bo chyba członkowie generalnie sztabów. Ale od zespołów tego, też... od tego się zaczęło. Tak, ale wiesz co, to jeszcze tylko tutaj wypowiedź Kacpra Tobiasza przeczytam. Na konferencji prasowej przed meczem trener Rakowa nakręcał atmosferę i tworzył sobie alibi. Nie interesuje mnie to, ale karma zawsze wraca. Dostali to, na co zasłużyli. Karma zawsze wraca. Mladenowicz biegł razem z drużyną się cieszyć. Ktoś go szarpnął. Takie spojrzenie bramkarza Legii Warszawa. Ale uważasz, że trener Rakowa faktycznie nakręcał już tę atmosferę, czy może cały Raków przed też meczem? Czy nie dostrzegłeś jednak przed samym spotkaniem, nie spodziewałeś się, że to będzie aż tak też brudne spotkanie, jeśli chodzi o te wszystkie takie stykowe sytuacje poza boiskiem? No jak nie można dostrzec tego, oglądając konferencję prasową Marka Papszuna? Ja sobie ją włączyłem z odtworzenia, sprzątając w domu i słuchając. I aż sobie wróciłem do tego fragmentu, kiedy padają te słowa, że dziwi mnie tylko to, że na tak ważne spotkanie nie jest wyznaczony najlepszy polski sędzia, tylko... mam nadzieję, że sędzia Piotr Lasyk udźwignie ciężar tego spotkania. Siedzieliście wczoraj ze mną na konferencji prasowej. Zapytałem trenera Papszuna, czy sędzia Lasyk udźwignął ciężar tego spotkania. No i Marek Papszun tak powiedział wprost, że nawet tej czerwonej kartki nie widział z boiska, tylko musiał podbiec do VAR-u. No, i to mówi samo za siebie, tak, pod kątem pracy arbitra. Myślę, że o tym to możemy porozmawiać sobie chwilę później. Tak, no było podkręcanie atmosfery. No, my jako dziennikarze bardzo to lubimy, no bo ja nie lubię iść na konferencję prasową, kiedy trener mówi, ten mecz jest bardzo ważny, damy jutro z siebie wszystko i tak dalej. No, z jednej strony narzekamy, że trenerzy, czy piłkarze są mało wyraziści, a z drugiej strony, kiedy już zaczyna się taka jakaś gierka, mi się osobiście takie gierki naprawdę podobają, gdzie ktoś komuś dogryzie i tak dalej, no trochę na tym to polega, piłka to jest show. To no, powinniśmy trochę w tą stronę, znaczy też na to spojrzeć. Piłka to jest show, to jedno, tak, ale pytanie, czy z tego, co się działo przed meczem, można było już wnioskować, że będzie aż tak toksyczna atmosfera w trakcie tego spotkania? Znaczy, wiesz co, spotkania. No, zobacz sobie, Maciek, już reakcję po tym faulu Juriego Ribeiro na Franie Tudorze, jak błyskawicznie od razu został osaczony sędzia techniczny Damian Sylwestrzak przez osoby zasiadające na ławce rezerwowych Rakowa Częstochowa. No i od razu była ta presja. Ja w ogóle jestem sam w szoku. No, siedzieliśmy na podobnej wysokości na Stadionie Narodowym, że sędzia Piotr Lasyk potrzebował naprawdę wideoweryfikacji do tej sytuacji. No i może dlatego tak zagrzało to właśnie ławkę. Bo dla mnie to Paweł, wiesz, no, to jakby ja nie usprawiedliwiam Rakowa, ale powiem ci tak, jakby ten mecz grał Lech i sędziował pan Raczkowski, to byłaby taka sama wypowiedź ze strony Johna van den Broma, to jestem przekonany. Gdyby ten mecz sędziował Bartosz Frankowski, to jestem przekonany, że Kostar Niejcz by dwa słowa na ten temat też dobra, powiedział. Dobra, tylko że... Lasyk jest tym sędzią, że jak Raków ma zadzwonić do pana Mikulskiego, to właśnie to nazwisko wskaże. Ale jakby zostawiam to... Ale za co? Za co? W sensie za jakie... Słuchaj, ja też nie do końca rozumiem, dlaczego Lech dzwonił w sprawie Raczkowskiego, bo jak liczyliśmy, to były dwie sytuacje, z czego jedna okej, 100%, druga 50-50, a reszty nie pamiętałem. I wydaje mi się, że po prostu każdy klub ma jakiegoś sędziego. No Marek Papszun i Piotr Lasyk, no to jakby było tu 10 innych sędziów, to jego wskazał jako tego najgorszego. I nie wiem dlaczego, może też ma z nim jakieś starcie, więc ja tu jestem w stanie zrozumieć trenera, bo co było z Johnem van den Bromem. Sytuacja przed meczem z Pogonią Szczecin, to Maciej Henszel zresztą mówił, to nie jest tajemnica, że John van den Brom poszedł na konferencję i powiedział, że chce powiedzieć o Pawle Raczkowskim, że to jest sędzia, który mu nie pasuje. Dział prasowy Lecha Poznań powiedział, nie no trenerze,
po co tak wchodzić spokojnie ten. I John Van Den Brom tego nie powiedział, po meczu powiedział, no widzicie panowie, no miałem rację. Także tu jestem w stanie to w pewien sposób zrozumieć, że to jest wybitnie sędzia, który Rakowowi nie leży. Dlaczego? To trzeba pewnie by się pochylić i to gdzieś interpretować. To też ciekawe, no bo sędzia Lasek z Bytomia, tak? Raków Częstochowa też województwo śląskie, więc... No ale nie, po prostu wiesz, no... Też jest pewnie nadinterpretacja tej sytuacji z Papa Nikolaou z tego pierwszego meczu. Ja tego nie chcę oceniać, czy to dobrze, czy źle, tylko rozumiem, że te słowa akurat padły, bo już sobie wyobrażam minę, jak przyszła informacja, że Podlasek sędziuje, no to była najgorsza informacja, jaką mogli zobaczyć. Znaczy, czy biorąc pod uwagę, ile jest złej krwi właśnie też pomiędzy Rakowem a Legią, jak można było już sobie wyobrazić, jak ta decyzja zostanie właśnie o tym arbitrze przyjęta przez zespół z Częstochowy, czy po prostu taką najbardziej naturalną drogą nie było wyznaczenie jednak najlepszego polskiego sędziego, tego, który sędziował finał Mistrzostw Świata na taki mecz, gdzie wiemy jednak, jak zarządzanie meczem często było wskazywane jako atut wytłumaczyć. To można wytłumaczyć. Po pierwsze tak, Szymon Marciniak sędziował rok temu. Po drugie, to też Zbigniew Boniek mówił na Prawdzie Futbolu wczoraj, zabrakło jakiejś takiej komunikacji pana Mikulskiego, dlaczego pan Lasek? I Zbigniew Boniek trochę to powiedział, że była taka narracja, że finał Pucharu Polski dostaje sędzia, który się wyróżnił w tym sezonie. Czy Piotr Rasek się wyróżnił pozytywnie w tym sezonie? Tak, uważam, że jest jednym z najlepszych arbitrów w tym sezonie. Czy Szymon Marciniak jest najlepszym arbitrem świata? Pewnie tak, być może tak, ale rozumiem, że PZPN chciał jakieś zmiany zrobić, że chciał dać sędziego Lasyka, który się wyróżnił i tyle, tylko zabrakło komunikacji, bo faktycznie te słowa Marka Papszuna o tym, że powinien sędziowy najlepszy trener, okej, okay, też jestem w stanie to zrozumieć, to jest najważniejszy mecz piłkarski w roku, bo widzimy, ile jest wokół tego emocji. Pan Lasek tego nie uniósł z różnych powodów, no ale to nie, no, uważam, że popełnił błąd w trzeciej minucie, kiedy nie dał od razu czerwonej kartki, zagubił pewność siebie, no a później to już po prostu posypało się wszystko jak domek z kart, no bo to Szymon Marciniak mówi często o tych sytuacjach rozmasowanych, o zarządzaniu strefami, ławkami i tak dalej, a tutaj tego po prostu nie było, no to jest, to leży na barkach właśnie sędziego głównego i sędziego technicznego, a tutaj no po prostu tego nie było, ale odbiegamy od tej całej sytuacji z tym zamieszaniem i z tą no, chuliganką, która miała miejsce po zakończeniu rzutów karnych. Co do prowokacji Kacpra Tobiasza, bo od tego Maciek też zacząłeś. Najpierw się odwrócił w kierunku kibiców Rakowa, co rozumiem. Odwraca się, no później no wybrał taką drogę, też nie wiemy, co do niego krzyczeli, jak go rozpraszali przed tymi karnymi i tak dalej, więc to jest gest. Znaczy, to jest Kacper Tobiasz, ja bym tak powiedział. No, więc to mnie tak. Nie dziwi, że to się wydarzyło ze strony Kacpra Tobiasza, bo jestem przekonany. Wiesz, mam wrażenie, że jedno. Filip Benarek by tak nie zrobił. Jedna rzecz to są takie te miny, czy zachowanie takie, które miało troszkę zdeprymować, czy zdekoncentrować piłkarzy Rakowa. I to się jeszcze pewnie mieściło w elemencie jakiejś takiej rywalizacji. Chociaż od przyszłego sezonu będzie zabronione, nie będzie mógł bramki w ten sposób zachować. Ale dopóki może, to oczywiście jest jasne, że może tak Kacper Tobiasz robić. Ale kiedy przebiegasz w ten sposób przed całą. To było ławką rezerwowych Rakowa, to na 99% musisz się liczyć z tym, że będzie reakcja, że to jest jednak reakcja na takim poziomie, że... Poddymił, o może tak, poddymił, tylko szczerze, no tu Kacper Tobiasz, jeszcze ja rozumiem, że się obracasz po karnych do trybun, pokazujesz palec, okej, okay, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to jest jego charakter, to jest bramkarz. Faktycznie to przebiegnięcie, no tu już może trochę wybiegnę w przyszłość, że Kacper Tobiasz tak się będzie zachował dalej w swojej karierze, to moim zdaniem to mu jednak nie pomoże, bo dzisiaj była też taka narracja, że każdy klub chciał mieć u siebie takiego bramkarza. Ja się zgadzam, bo Kacper mówi fajnie, jest odważny, ma ciekawe wypowiedzi, ale ta wypowiedź, co tutaj widzieliśmy, to jest wypowiedź polityczna. Na zasadzie jakby był z innej partii i inna partia mówi coś innego, mi się totalnie ta wypowiedź nie podoba, ta Kacpra Tobiasza, bo ona jest oderwana moim zdaniem od rzeczywistości. Ja mega szanuję tego bramkarza, imponuje mi jego charakter, ale wydaje mi się, że ale co delikatnie... Ale od rzeczywistości? No to może, jak możemy, to pokażmy tę wypowiedź jeszcze raz, bo już teraz nie pamiętam, ale jak to czytałem, to aż się za głowę chwyciłem tą po meczu, bo to jest jakby usprawiedliwianie Mladenowicza, gdzie Kacper też nie widział tej sytuacji. Moim zdaniem... Nie widział, bo biegł no pierwszy. No i wiesz, co powinien powiedzieć? Nie widziałem, panowie, jak... Dobra, tą pierwszą część okej. Okay. Dostali na co zasłużyli, czyli ja to rozumiem tak, że Filip Mladenowicz dobrze zrobił, że wypłacił dwie sztuki piłkarza Rakowa, bo a ja to rozumiem tak, że dostali to na co zasłużyli. I karma zawsze wraca jeszcze. Czyli przegrali mecz.
A Mladenowicz to jest ostatnie zdanie dopiero dotyczące jego. No tak, ale to jest, musiałbym ją usłyszeć, bo jak tak jest zbita ta wypowiedź, to mam wrażenie, że to wygląda na takiej zasadzie, że panowie, o co wam chodzi, to, że ktoś wypłacił dwie sztuki, dobrze zasłużyli, dziękujemy. A ja? Aż bym tak radykalnie tego też nie interpretuję. No, to chodzi kompletnie o to, że Legia wygrała mecz, Raków nie zdobył trofeum, nie obronił, nie zgarnął tego hat-tricka, po który przyszedł. No, ale karnych to było wygrane, dostali na co zasłużyli, że wygrałeś że karnych mecz. 7-6, po jednym trafieniu karnym. No. Czy, nie, jakby naprawdę Kacper Tobiasz, jego zachowanie, ja rozumiem, bramkarz musi być pewny, musi być trochę cwaniem, musi być tylko... Dawid, no to jest mega niesprawiedliwe, no dostali to, na co zasłużyli, takie zdanie interpretować, że Giancarlo Silva dostał to, na co zasłużył, czyli dostał cios od Filipa Mladenowicza. Ja to tak szczerze mówiąc dzisiaj postrzegam, że Kacper Tobiasz się wypowiada, że co, ja prowokowałem, o co mam chodzi, dostali to, na co zasłużyli. Jedynie, mówię, nie podobała mi się tylko ta wypowiedź, to przebiegnięcie, bo faktycznie było niepotrzebne, można było stanąć na tym środku boiska. I co zostawić? Tu widzę po prostu już taką, albo mógł pobiec od razu do swoich kibiców, to jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, bo to, że się obracasz do trybun, pokazujesz palec, okej, okay, to jest jakaś gra z trybunami, to w Poznaniu to samo było, o tym rozmawialiśmy, poleciały butelki, to zostawmy, bo to nie było nic przyjemnego, ale to jest Kacper moim zdaniem fajny charakter, bo tu się mogę zgodzić, że kibice chcieliby mieć takiego piłkarza, tylko moim zdaniem trochę przesadził z tym palcem przy buławce, tak metr. No to jest takie upokorzenie rywala potem trochę. Nie podoba mi się to po prostu. I moim zdaniem, jeszcze tak się odniosę tylko, no bo zobaczcie, mówimy o tym, co się działo w meczu. Moim zdaniem, jak był ostatni karny, to w Rakowie, nie wiem, ja miałem takie przeświadczenie, nie widziałem tego, że oni chcieli iść na konfrontację. Że kurczę, przegrywasz mecz, to pierwsza rzecz, jaką myślisz, wiesz, masz ochotę się zapaść tam po ziemię na tej murawie narodowego. I tu zachowanie Kacpra poddymił, no a Mladen, no nie wiem dlaczego, po co to zrobił, ja wiem, że to jest Serb, po co przez nich przebiegł, wiesz, po co go zahaczył gdzieś, no okej, okay, potem długo już za nim pobiegł, chciał go wyciąć, nie trafił. To w ogóle To jest głupota, ale mówię, no Kacper Tobiasz, no poniosły go emocje, to trzeba powiedzieć. Nie, bo to całe zachowanie, przebieg, uciszył. Przy rzutach karnych było nawet ciekawe, było takim fajnym pokazem, że miał jakiś pomysł na to, jak zdekoncentrować. Tak, ale to też tak uważam. Nie, no te miny, co Samuel wrzuca, to powiem ci, no jakby, ja to bym się uśmiechnął, a jakbym się uśmiechnął jako strzelec, to już bym był zdekoncentrowany. Tak, bo no naprawdę był pokaz takiego, jakiejś kreatywności przy rzutach karnych, to się mogło... Im Arek Malasz też mówi, że z nim pracował, więc nie, no fajnie, tu jest okej, okay, jakaś gra psychologiczna, widać, że Kacper Trelowski moim zdaniem był niżej w tych karnych, po prostu nie uniósł tej presji. Jedna rzecz tylko, znaczy jedna, pokazywaliśmy przed chwilą cytat z Marka Papszuna po spotkaniu, ja go jeszcze może przytoczę, tak, liczy się szacunek do rywala, a Legia go nie pokazała, została przekroczona granica. Wstydziłbym się, gdybym miał takiego Mladenowicza w szatni i całe szczęście nie mam, mówi trener. Wiecie co, zastanawiam mnie to, bo trener na konferencji prasowej był jeszcze taki ostrożny, a jak potem zobaczyłem te wypowiedzi w Mixzonie, to tak mówię, albo go ktoś podkręcił, albo coś więcej zauważył, albo już trochę ciśnienie spadło, bo to były takie, na tej konferencji on się jeszcze tak bił w pierś, że to jego wina, że nie chciał komentować tego, co się działo, bo nie wiem, czy ty zadajesz to, nie, albo Samuel o to pytanie, o starcie między trenerami, tak? Że nie widziałem, nie chcę komentować, czy to się samo komentuje, coś takiego, a to jest wypowiedź taka, powiedział, mocno poddymiająca, tak? Że no, trochę te ciśnienie, nie wiem właśnie, czy jaki to był odstęp czasu, też muszę Samuela zapytać po konferencji. Ja uważam tak, że granicę przekroczył Filip Mladenowicz i to przekroczył nie o pół centymetra, tylko o pół metra i to tak zdecydowanie. Kacper Tobiasz balansował na krawędzi tego. Być może to jest kwestia interpretacji. Jedni powiedzą, że pokazał charakter, drudzy nie, no bo do rękoczynów, no naprawdę, do zachowań niedopuszczalnych nie doszło. Tak, przebieg, pobieg, młody nie, chłopak, tak, puść, no, emocje go wyniosły i to jest granica. Granicę przekroczył Iwi Lopez i tyle. Na granicy balansował, nie wiem, Wiktor Długosz, który chciał kopnąć Mladenowicza, który przebiegał, tak, no bo de facto go nie trafił, ale to o takich rzeczach rozmawiamy, bo to jest, mówię, ale to cały czas rozmawiamy nie o to, że ktoś się, jakbyśmy sobie narysowali linię, że ktoś się zachowywał, znaczy większość piłkarzy i Legii, i Rakowa zachowywała się tak, jak powinna, tylko rozmawiamy gdzieś tak o tych pojedynczych punktach, które każdy na tej mapie umieściłby po prostu po swojemu, co do jednego jesteśmy chyba zgodni, że i Mladenowicz, i Iwi Lopez w tej sytuacji zachowali się po prostu źle. No czy na pewno, nie wiem, to nie chcę interpretować, bo też mi się nie podobało zachowanie Iwiego Lopeza, tylko jeśli ja dobrze zauważyłem, to było to, nie wiem,
minuta po tej sytuacji z Mladenowiczem, bo to się działo przed tym, w tym miejscu, gdzie potem Legia się cieszyła, gdzie było to zdjęcie robione, że to było chyba w tym miejscu, że jakby jeśli piłkarze Rakowa widzieli, że no i dwóch ich zawodników dostało dwie buły, tak kolokwialnie mówiąc, od Mladenowicza, no nie chcę tłumaczyć Lopeza, że on już wtedy też miał prawo wypłacić bułę, bo też jest to zachowanie karygodne, ale ja pierwszy raz w życiu, muszę przyznać, widziałem coś takiego, że biegnie gość, tak, a piłkarz się odwraca, wypłaca mu jedną sztukę, trzymają Długosza, biegnie druga ekipa, biegnie Jean Carlos i dostaje drugą sztukę. Ta sztuka, ta druga nie weszła, tak już kolokwialnie mówiąc, bo poszła gdzieś tam, nie była taka czysta, ale no, nie widziałem czegoś takiego jeszcze w życiu w piłce nożnej. I tak trochę oddzielam w ogóle to, co było w meczu, bo tam było też bardzo gorąco, i to, co się wydarzyło po rzutach karnych, bo jakby... Pamiętacie Argentynę też, jak się zachowywała pod kątem meczu Argentyna-Francja? Też to było zachowanie, uważam, wykraczające poza takie kanony. Wygrałeś, dobra, ten Tobiasz rzuci szaty trybuny, biegnie pod swoją bramkę, tam się cała Legia cieszy, nie ma tematu. Holandii miesz chyba chodziło. Argentyna-Holandia. A nie po finale, po karnych coś? Albo może tak, Argentyna-Holandia chyba. Tam było starcie chyba potem Weghorsta z Messi. Tak, też mi się kojarzyło, też to było takie zachowania po prostu nie, no niegodne tak wielkich piłkarzy, bo umówmy się, no Legia jest wielkim klubem, tak, i daje dużo, dużo przykładu i też mi się nie podobało, jak w zeszłym roku tam Bartosz Salamon krzyczał, czy tam Piotr Rutkowski, kim jest Raków i co tam o nich sądzą. To też było karygodne zachowanie, ale no już... Byliśmy wczoraj, konkretnie był Samuel Szczygielski, od którego też już materiały są u nas na kanale, będzie jeszcze vlog, więc zapraszamy serdecznie, ale złapał między innymi Rafała Augustyniaka i tak jak wielu piłkarzy Legii, troszkę ten temat omijało, bo też mówiło, że nie widział. Prawdopodobnie wielu z nich faktycznie tego zdarzenia mogło nie widzieć, bo to wszystko działo się w ogromnym zamieszaniu, ale Rafał Augustyniak akurat zabrał w tej sprawie głos. Jeśli możemy zobaczyć, co powiedział właśnie wczoraj po finale na Stadionie Narodowym w strefie mieszanej Samuelowi. Też już wcześniej tak powiedziałem, że to też nie przystoi. Przede wszystkim po zwycięstwie trzeba się zachować z klasą i takich rzeczy nie wyprawiać. No wiadomo, że ja nie jestem od oceniania tego, ale to na pewno mi się nie podobało osobiście i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. A myślisz, że on jest takim piłkarzem, który potem przeprosi, napisze SMS-y, zadzwoni do tych zawodników, czy jak go znasz, to niekoniecznie? Czy mam nadzieję, że tak zrobi, bo nigdy ja nie będę tego uważał za stosowne, takie zachowanie, że ktoś uderzy drugiego zawodnika na boisku, bo tak naprawdę to jest sport, wygrasz, wygrywasz, raz przegrywasz, trzeba się zawsze zachować z klasą. Jak przegrasz, podać rękę, jak wygrasz, to samo i myślę, że to jest taki sportowy duch. No ale bić się na boisku, no to tak naprawdę, no ale nie wypada. Ja jeszcze tylko dorzucę, bo też pytaliśmy w Rakowie Częstochowa, jak oni oceniają tę sytuację. Pisałem z Michałem Szprandałowiczem, rzecznikiem Rakowa Częstochowa. Odpisał mi, że wszystko, z tego co wie, to wszystko jest opisane w raporcie delegata, że jutro zbiera się komisja dyscyplinarna, jak zwykle w czwartki. Pytanie, czy ona jutro cokolwiek rozsądzi, to pozostaje otwarte. Natomiast w Rakowie oglądają różne nagrania i trudno im zachować spokój, ale nie chcą też podgrzewać w tym momencie emocji jeszcze bardziej i uważają, że stosowne organy po prostu powinny się tym zająć, więc takie jest stanowisko Rakowa. Czym to się waszym zdaniem skończy? No, bardzo surowo. Mladenowicz dostanie karę czy kilkanaście meczów kary. A w tym sezonie takie... zagrałeś, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Okej. Okay. Żeby zagrał w tym sezonie, to musiałby dostać raczej bardzo nikłą no to karę. Nie, no to ja to traktuję w kategoriach, że nie wiem, to jest 6-7 co najmniej. I w górę, więc nie wiem, maksymalnie chyba może dostać nawet pół roku takiej dyskwalifikacji. To już jest naprawdę duży odcinek czasowy. Myślisz, że to może być dyskwalifikacja liczona nie w meczach, a na przykład w miesiącach? Aż tak to nie. Wydaje mi się, że jednak w meczach. Znaczy nie wiem, jak to prawnie wygląda. Może stracić, nie wiem, pół rundy na przykład, tak? To wiadomo, że jakby za dużo, ale jakby w wyroku pewnie będą mecze, które zapadnie, ale chodzi mi, wiesz, o to, że będzie się to przekładało po prostu na miesiące, a nie dostanie, na... Dostanie Filip Mladenowicz zawieszenie i tyle, tak jak być powinno. Być może dojdzie do tego, nie wiem, czy może dojść jakaś kara finansowa od komisji dyscypliny. Nie wiem, jak to mówię, jak to prawnie...
jak to pytanie, czy mladym to może jakoś rozmasować jeszcze na zasadzie, bo faktycznie gdyby, no wiadomo, dzisiaj jeszcze emocje, pewnie jutro wstaniem, kurczę, nie no, przesadziłem, tak? Nie, posłuchać kolegi z drużyny? Powiem ci tak, to wypowiedź, jak mówiłem o Kacprze Tobiaszu, to jest chyba najlepsza wypowiedź, jaką słyszałem od piłkarza w ogóle w tym roku, bo no nic dodać, nic ująć, tak? Po zwycięstwie, i to sobie nawet zapisałem, po zwycięstwie z klasą, i też powiedział, przegrasz, podasz rękę, wygrasz, podasz rękę, najlepsza wypowiedź, uważam, trafiająca i fajnie, i naprawdę też, kurczę, no nie wiem, no Mladen też musi pomyśleć o tym, że czy pomyśleć już racjonalnie, nawet jakby, nie wiem, chciał, nie chciał, przepraszam, zostawmy to, to no jeśli nie zostanie w Legii, no to też jego pozycja negocjacyjna słabnie, no bo... Nie, no to ta kara będzie prawdopodobnie obowiązywała we wszystkich rozgrywkach, tak? Właśnie to chciałem dodać. Bo po prostu Polski Związek Piłki Nożnej, jeżeli coś, znaczy... ukaże zawodnika, no to wysyła taką dyskwalifikację prawdopodobnie do organów UEFA czy FIFA. No i to będzie obowiązywało na całym świecie, więc to też nie jest tak, że Filip Mladenowicz tutaj, nie wiem, spalił sobie most w Ekstraklasie i wyjedzie do Arabii Saudyjskiej. No, no nie, to przed karą nie ucieknie, bo nie ma na to szans chyba z punktu widzenia. No. A czy ty się spodziewasz jakiegokolwiek, nie wiem, oświadczenia, odniesienia się do tej całej sytuacji Legii Warszawa jako klubu? Nie wiem, to myślę, że to jest sprawa zawodnika i to zawodnik tu powinien podjąć jakieś kroki. No ja na jego miejscu, nie wiem, bym się zagrzał, to na drugi dzień bym wstał rano i po prostu starał się zdobyć numer do Joana Carlosa Silvy i po prostu zadzwonić i go po prostu przeprosić. Ale no tutaj jest, mówię, działanie, każdy odpowiada za siebie. Jeden zrobi tak, drugi zrobi inaczej. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobi Filip Mladenowicz, bo trudno mi naprawdę cokolwiek tutaj. Tu jest jeszcze jakiś wątek, tak sobie potem myślałem, no bo no, jeśli go jakoś mocno sprowokowali, nie wiem, coś mu powiedzieli po rodzinie, wiemy, jak się Zidane kiedyś zachował. No ale tutaj już tak naprawdę starałem się wczoraj, jeszcze wieczorem, dzisiaj rano przejrzeć taką dokładną chronologię zdarzeń. No to właśnie oddzielam trochę to, co było w meczu. No wiadomo, pewnie sobie jakiś trash talk coś powiedzieli, no ale to jednak Mladen po karnych podbieg do Dugosza. I to mnie gdzieś najbardziej w tym wszystkim gryzie, że jeszcze rozumiem, gdyby... No bo Raków też nie święty, jakby też nie chcę tutaj mówić, że oni nic nie zrobili, stali z boku, wiesz. To oczywiście tak po karnych było. W meczu się różne rzeczy działy i tutaj to jest najgorsze dla Serba. Wiemy, jaką też ma historię w Ekstraklasie. No tutaj ciężko będzie to w ogóle w jakiś sposób wybronić. O, to też w sumie jest sytuacja, zastanawiałem się, bo chyba zawsze był ten szpaler, jak dobrze pamiętam. Tudor, dlaczego nie zrobiliśmy szpaleru Legii? Sami widzieliście, co Mladenowi zrobił po meczu. My nie prowokowaliśmy ich, pozostaje tylko żal, że przegraliśmy. To też jest pewne spojrzenie ze strony Rakowa, że oni nie prowokowali. Nie, to pewnie w Legii mogą być zupełnie inne do tego. Gdyby któraś telewizja wpadła na pomysł zrobienia materiału na podsłuchu z tego meczu, zamontując, to myślę, że byśmy mieli sezon znaczy serial na 10 odcinków. Tak akurat od czerwca do lipca. No tak, po 45 minut, wiadomo, jakaś tam otoczka, zapowiedź i tak dalej, ale myślę, że sam ten wątek meczowy, no to byśmy sobie też, nie wiem, na 4 odcinki pewnie rozbili, albo na 5, bo tyle się działo i no chyba Fran Tudor nie do końca mówi prawdę, że nie prowokowali piłkarze Rakowa i osoby przebywające na ławce rezerwowych, choć oczywiście na ten temat żadnych dowodów nie mam. Mówię to co gdzieś tam mówili też zawodnicy po meczu, jak to wyglądało z ich perspektywy. No ale na pewno Raków nie prowokował, nie wiem, gestami, bo to byśmy wyłapali, tak? To jedynie ten trash talk, ale to jest, no, oglądając serial piłkarze, no to jest normalne, tak, że gdzieś ta... Nie no, po tym co Łukasz Podolski mówił chyba tylko do Exposito i to było w zwykłym meczu ligowym, no to tu się możemy spodziewać, że mogło być nawet właśnie drugiej. Właśnie o to chodzi, ale to jest element gry, koszyka. Tak, to jest element gry. Ale wiesz, Paweł, to co mówimy, od pierwszego gwizdka do ostatniego, okej, okay, tak, to, że tam przy ławkach były spiny, tam do niczego jeszcze takiego karygodnego nie doszło. To mnie najbardziej boli, że jak to się zakończyło, to
tutaj Legia mogła gdzieś, no to jest duży klub, to nie jest drużyna, która przyjechała, pierwszy raz wygrała coś w historii, gdzieś czegoś zabrakło, no tu takiej trochę klasy zabrakło i tak jak można powiedzieć, Lechowi zabrakło klasy w niektórych momentach po mistrzostwie, mam tu na myśli powiedzieć prezesa, te okrzyki tam z balkonu, zadzwonili, przeprosili, nie wiem jak to w Rakowie zostało odebrane, też fajnie było jakby Legia to jakoś rozmasowała. Ja się z tym zgadzam, że tu powinien być, nie wiem, właśnie, bo pozostaje pytanie, jak to będzie piłkarz dalej... przeprasza, no ale ja nie wyobrażam sobie, że nie wiem, Legia wydaje taki komunikat bez zgody Filipa Mladenowicza, no to musi być z wszystkich stron chęć do tego, żeby, no nie chcę powiedzieć zakopać topór wojenny, ale po prostu rozmasować te sytuacje i to już jest, mówię, no sprawa między Mladenowiczem a Rakowem, bo no naprawdę za daleko to wszystko zaszło, nie została przecięta gdzieś ta lina w odpowiednim momencie i tyle, tak, więc no mówię, no taka bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja po bardzo nieprzyjemnym meczu. I tyle, bo... Ale jesteśmy przy Mladenowiczu, Paweł, to jeszcze pytanie do ciebie, bo ono się nasuwa troszkę naturalnie i kibice Legii też pytają na czacie, na Twitterze o informację sprzed 50 minut. Karol Bugajski, współpracownik Przeglądu Sportowego na Twitterze podał, że z tego, co słyszę, to są to ostatnie tygodnie Mladenowicza w Legii Warszawa. Serb już w kwietniu podpisał obowiązujący od 1 lipca kontrakt z Panathinaikosem. I czy ty byś się do tego chciał jakoś ustosunkować? No wiemy, że to niekoniecznie musi mieć jakiekolwiek znaczenie w kwestii kary i tak dalej, ale, znaczy, ale bardziej jak to Mladena, ja Mladena pytałem, czy z kimś podpisał kontrakt bodajże po tym meczu ligowym z Rakowem Częstochowa, albo jeszcze tydzień później, to zarzekał się, że nic takiego nie ma miejsca. No to, że skauci Panathinaikosu bywali na Legii, to nie jest tajemnicą, bo obserwowali nie tylko Mladenowicza, ale jeszcze kilku innych zawodników. Ja tej informacji nie jestem w stanie w tym momencie potwierdzić, gdyż teraz ją widzę dopiero po raz pierwszy. Jestem trochę zdziwiony i zaskoczony, ale no to kwestia, mówię, kilkudziesięciu godzin, żeby to potwierdzić. Ale skoro z tego wpisu wynika, że podpisał w kwietniu, to znaczy, że ty też w kwietniu wtedy pytałeś chwilę po Mladenowiczu, tak? Czyli nie do końca musiałby być to wtedy szczery. Chyba, że zrobił to absolutnie na sam koniec. Myślicie, że ta sytuacja tak już po fakcie może jakoś wpłynąć na decyzję Filipa, że no nie chcę mówić, że spalił jakieś mosty w Polsce, no ale że po prostu pójść gdzieś, jakby zacząć coś od nowa, nie wiem. Tak myślisz, czy w ogóle nie patrzysz w ten sposób? Panu? No jak to, że wiesz, że Mladenowicz właśnie po tej akcji, wiesz, stwierdzi, dobra, nie, już nie chcę tu być, nie wiem, się zrobił za duży szum wokół mnie, czy jakby ta sytuacja nie będzie miała w ogóle na to zero wpływu? No to wydaje mi się, że kompletnie... Nie, bo czasami też, wiesz, no pytanie, czy do niego przyjdzie jakaś refleksja, że no faktycznie zachował się źle i pytanie, jaka też ta kara będzie, no bo teraz mówię, jak on coś podpisał, wiesz, walnął mu z 10 meczów kary, no to ten nowy klub, ej Filip, kurczę, no to wiesz, cały okres przygotowawczy już ma w plecy z wejścia, bo wiadomo, że nie będzie grał na dzień dobry. Nie wiem, dziwna sytuacja. No gdyby został w Legii, to jeszcze po biedy, bo Kun przyjdzie, chociaż po tym wczorajszym występie to nie wiem, czy tam w Legii, ale do tego pewnie sobie jeszcze przejdziemy. Tutaj widzimy jeszcze wpis Kacpra Tomczyka, dziennikarza TVP Sport. Jeśli ponad 20 godzin po finale Filip Mladenowicz nie zdecydował się na przeprosiny lub jakiekolwiek wyjaśnienia swojego zachowania, to jest coś bardzo nie tak. Zawieszenie, wysoka kara finansowa, przeprosiny, a potem może wracać na boisko, pisze Kacper Tomczyk. Myślę, że tą całą sytuację już poza boiskiem omówiliśmy szeroko, ponad pół godziny programu. Tak, chodząc na antenę, zastanawialiśmy się tylko... Ostatnie zdanie, po ostatnim zdaniu, tak? Późno wejdziemy do ty tematu zacząłeś, tak, sportowego. Kiedy skończymy? I tak myślę, że około 40 minut, więc faktycznie... No to się wyrobiliśmy. Znaczy nie, no mówię, że uważam, tak już podsumowując, Filip Mladenowicz, myślę, że okolice 10 meczów kary, że to będzie taki wyrok, ale też mnie ciekawi to... Peszko ile wtedy dostał za... To było... 12. A spodziewasz się, Dawid, że Iwi Lopez też coś? No właśnie do tego zmierzam. To zachowanie? No bo... Pytanie, wiesz, jak będą właśnie analizować te tak mocno, nie wiem, czy sytuacja sędziego Raszkowskiego cały czas jest zanalizowana ta z Grecji, czy nie? Bo nie, tam... no wczoraj przyszło pismo z UEFA, że żaden z arbiter czysto, spoza... Tak? Nie, poczekaj. Żaden arbiter spoza Grecji nie będzie sędziował meczu w lidze greckiej. A, czyli tak to na razie. No dobra, zostawmy to, ale jakby chodzi o to, że ta sprawa też gdzieś tam mieli tyle czasu. Czekaj, pytałeś o... Teraz się Iwiego Lopeza i Lopeza. Karę.
Na pewno byłoby to takie fajne pokazanie na zasadzie, nie wiem, Iwi 3 mecze, Mladen 10, tak? Że ty coś zrobiłeś, jest jakaś gradacja tych sytuacji, które się wydarzyła i uważam, że byłoby to no, bardziej fair. Zresztą tak bym to jakoś rozegrał, bo faktycznie no ja mówię, oglądając piłkę nożną długo, przynajmniej na żywo nie widziałem już takich scen, jakie były po ostatnim gwizdku. Iwi na pewno też przesadził, ale no Mladen przesadził razy tak. Nie o 2 mosty, a o 22 za daleko, więc tak może bym to... Kara, uważam, że dla Mladenowicza kara razy 2 albo razy 3 to, co dostanie Iwi Lopez. Zobaczymy, kiedy ta decyzja zapadnie, bo to, że się komisja dyscyplinarna zbiera jutro, to niekoniecznie musi oznaczać, że już jutro zostaną podjęte decyzje. My was o łapki w górę poprosimy, bo jest już was blisko 2000, a teraz zaczynamy tę stronę sportową też finału, bo przecież... Taka była? Taka, no. To widać, że ona będzie chyba krótsza, ale... Tak sobie tutaj zauważyliśmy wspólnie, że ten format ma już ponad rok, a tutaj jest pierwsze trofeum dla Legii Warszawa, odkąd się spotykamy i rozmawiamy sobie o Lechu i o Legii. Pierwszy taki znaczący, wymierny sukces drużyny z Łazienkowskiej. Na ile się spodziewałeś, że Legia dotrwa do rzutów karnych albo i że ten mecz się dla niej dobrze potoczy w momencie, w którym wyleciał tak szybko na samym początku spotkania Yuri Ribeiro? Czy w ogóle widziałeś wtedy jakąś nadzieję dla Legii? Obserwujesz ich treningi, oglądasz mecze, spodziewałeś się, że są w stanie przetrwać z Rakowem 115 minut, bo to mniej więcej... 20 plus doliczamy, bo 6 minut było doliczonych do pierwszej połowy, więc plus 1, chyba plus 3 do... Ponad 2 godziny. Do 90 minut. Przetrwali, bo tak to należy nazywać, ale brawo, bo zrobić to jest duża sprawa. No, ale... ja się przyznam uczciwie i bez bicia, na grupie Prawdy Futbolu napisałem, jest po meczu i to było o godzinie 16:08. Potem 18, wiadomość została usunięta. Nie, ja nie kasuję ani tweetów, ani wiadomości, więc jak coś palne, to palne, trudno, trzeba to wziąć na klatę, ale myślę, że Kosta Runjajić bardzo umiejętnie tym zarządził, bo wydawało mi się czymś bardzo naturalnym, jeżeli zmieniłby Kosta Runjajić Ernesta Muciego, bo od razu jego wskazałem jako tego piłkarza, który za chwilę opuści boisko, a mnie Kosta Runjajić zaskoczył, bo Filip Mladenowicz przeszedł Legia Gramo w pewnym momencie czwórką. No po czerwonej kartce od razu. Tak, przeszli na czwórkę. Znaczy przez pierwsze w ogóle chyba 2 czy 3 minuty to Mladenowicz przeszedł jako pół lewy, a Muci się znalazł na lewym wahadle. Tam wyszedł ten fragment zamieszania, tak, nieodbudowali. Ale to tak wyglądało, a później to o czym Dawid mówi, czyli granie czwórką. I byłem zaskoczony, bo przecież Legia czwórką no to nie grała od dobrego pół roku, prawda? Z kolei przychodził Kosta Runjajić jako ten człowiek, który w Pogonie grał właśnie czwórką. No tak, tam ale... nie miał dwóch obrońców nawet do gry, bym powiedział, a to dopiero przy trzech. Okazji meczu chyba z Wartą Poznań doszło do tej zmiany. Później były mecze z Wisłą Podskligowy i Pucharowy, już ta trójka. No ta kadra Legii jest po tak... meczu z Lechem tak chyba tak... było, tak? Dobrze pamiętam, że wtedy ten mecz z Lechem też taki był dramatyczny pod kątem stylu i potem właśnie Legia przyszła na trójkę, zaczęła wygrywać. Znaczy nie, no ta kadra jest w tym momencie tak zbudowana, że masz po prostu... Pod trenera Michniewicza była bardziej budowana. Pod trójkę z tyłu, tak. I Kosta Runjajić to zmienił, więc przejście z... Wydawało mi się, że już skoro ta czwórka w miarę jakoś tam funkcjonowała, że to tak zostanie i nagle jednak, no nie wiem, czy Mike Nawrocki potrzebował czasu, żeby się po prostu dobrze rozgrzać, czy taki był zamysł, żeby Raków w jakiś sposób zaszachować, bo na pewno Raków przygotowywał się pod to, że Legia będzie grała trójką z tyłu i wejście Mike'a Nawrockiego za Ernesta Muciego mnie zastanowiło. Zupełnie co innego, to Marek Marciniak, trener analityk Prawdy Futbolu, zwrócił mi na to uwagę. Dlaczego Raków dokonał zmiany Petraszka na Kuna przed końcem pierwszej połowy? Bo to było dla mnie no coś... I co powiedział Marek? Zabierając sobie... Znaczy to Marek właśnie... Zabranie sobie... Ja wiem, znaczy domyślam się. Lotu na zmianę, o tym myślisz, tak? Nie, chodzi mi o to, że nie można... Jeden do jeden? Słucham? Że nie jeden do jeden, tak? Czy to nie, 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 nie. Chodzi mi o to, dlaczego wchodzi
Kun za Petraszka na koniec pierwszej połowy, a nie od początku drugiej. No, czyli chodzi dajesz... o to, że zabierasz sobie w trakcie meczu slot, który możesz wykorzystać z Nie, chodzi mi zupełnie o coś innego. Chodzi mi o to, że dajesz analitykom Legii, dajesz sztabowi trenerskiemu Legii fakt, że jesteś już, możesz się przez te 15 minut przygotować do tego, że ten Raków będzie grał inaczej, że Fran Tudor będzie tym ofensywnym prawym środkowym obrońcą i będzie obiegał za chwilę Jeana Carlosa, będzie starał się tworzyć przewagę, choć bardzo mało tego było. Ty mnie trochę Marek Papszun zaskoczył, ale na in minus, no bo zresztą wczoraj... To mogę słowo? Bo ja też się zastanawiam nad tą zmianą i też rozmawialiśmy o tym, Maciej, na trybunie. Dlaczego, znaczy dobra, dlaczego wchodzi Kun za Petraszka, to rozumiem, bo uważam, że gdyby było po 11, to wszedłby Rakowitan i Laków by został w tym samym ustawieniu, a tutaj też chodziło o to, żeby ściągnąć Tudora niżej, dać go do rozegrania. Tylko wiesz, o co chodzi? Tam było 6 minut doliczonych. Jak Petraszek nie mógł grać... No to grasz 10 na 10. No ale to dobra, no to też jakby rozumiem trenera, że pierwsza myśl była taka, że boisz się o to, że masz ale jednego zawodnika... Kun wszedł 45 plus 2. No czyli było i tak 4 minuty. Znaczy, nie no Paweł, ja to okej, ty patrzysz, Marek założył stronę taktyczną, faktycznie ciekawe podejście, że Legia się mogła... Nas to dziwiło, jeśli chodzi o te sloty. Tak, ale też... o te sloty tak, tylko mówię, panowie, no jest jeszcze 4 minuty, tak? Nie daj Boże, będzie stały fragment i co? I nie masz Petraszka, nie masz nikogo, tak? Okej, Kun też nie jest jakiś wysoki, ale ja rozumiem tą zmianę pod kątem asekuracji jeszcze tego i już trochę wyprowadzenia tego, co chce grać w drugiej połowie. No, taktycznie właśnie, dobrze to jest zauważone. Tak, nie? No bo jest, odkrywasz się na tą drugą połowę przed rywalem. Już mocno detalicznie wchodzimy, że faktycznie mogą mieć to wpływ, ale ja tak bym nie pomyślał nawet, szczerze mówiąc. To tych zdaje się ostatnią analizę tutaj taką zagrożeń, czy też szans chyba Łukasza z Wolińskiego w Lechu dokonywałeś, to gdyby zrobić taką analizę, tak, zrobić tę analizę w odniesieniu do zmiany przed przerwą, to faktycznie zagrożenie było takie, jakie ty mówisz, tak, czyli no, granie jednak z własnego wyboru 10 na 10, jednak niewykorzystywanie tej no, dziwiłbym 4 się, minuty, ale... Tak było. Ale jednak, a z drugiej strony, po pierwsze, to co mówisz, czyli odkrywasz się, po drugie, tracisz slot, który może ci się przydać w takim meczu, w którym no, zmiany, jak się okazało, później... Minusów były... więcej niż plusów. No, tak, i być może to miał też na myśli nie, Marek Papszun. Znowu oceniamy to po meczu, nie? Nie wiem, no, ale Marek Papszun na konferencji no tak, sam oceniał się siebie negatywnie, meczem, tak. Że nie ma pretensji do piłkarzy, tak mniej więcej takie ale są. Czemu ale czemu się zarządził tym meczem? Bo mi się wydaje, że no totalnie ta czerwona kartka, nie dość, że plan Legii posypała, to plan Rakowa jeszcze bardziej posypała, bo Raków nie był w tym meczu gotowy na dominowanie przez 120 minut. Jak gra Raków? Jak grał Raków z Lechem w zeszłym roku? Ustawił się z tyłu, czekał na swoje momenty. Znaczy z Legią też tak zaczął mecz przy Łazienkowskiej, ten, który był miesiąc temu. No tylko, że tam za duża karuzela była i też za dużo błędów popełnił Marek Papszun, bo tu Koczergin niżej, tak, Kuna gdzieś dał na skrzydło, który widzimy, że jest bez formy. W ogóle mi się wydaje, że Kun źle znosi rywalizację. Mam wrażenie, że póki on nie miał rywalizacji... Patryk Kun co stracił formę po kontuzji, po też prawda, ale Pucharze Polski z Motorem Lublin, gdzie wypadł na kilka tygodni, nie trenował, no i po prostu się nie odbudował, wskoczył do pierwszego składu. Proporcja jest, wiesz, mega duża. Znaczy wskoczył do pierwszego składu na Legię, no i zagrał bardzo słaby mecz, bo tak miesiąc temu tak było i na razie no, nie wrócił do takiej formy, jaką prezentował przed kontuzją i tyle. No ale jeżeli też w międzyczasie podpisał kontrakt z Legią, to wydaje mi się, że jego głowa też nie była w pełni. Bo oczywiście Patryk bardzo fajnie mówi, że do końca zresztą też skrytykował Mladenowicza, jeszcze nawiązując do tej sytuacji, za to zachowanie, że on do końca sezonu jest piłkarzem Rakowa, no to jednak no podejmując decyzję, że odchodzisz z miejsca po iluś latach, miejsca, w którym się tak rozwinąłeś, wypłynąłeś na szerokie wody, trafiłeś do reprezentacji Polski, no to nie jest łatwa decyzja, to jest tak, no jak, nie wiem, zmieniasz w naszym przypadku redakcję po kilku latach, tak, no to siadasz i myślisz o tym nie jeden dzień, drugi, tylko raczej to mierzymy w tygodniach, tak, takie sytuacje, więc być może no, te czynniki wszystkie złożyły się na to, że Patryk Kun jest w gorszej dyspozycji, no bo wczoraj fakt, że on wszedł i zszedł z boiska, no to też świadczy o tym, że zagrał po prostu słaby mecz. Zresztą wszyscy wahadłowi wczoraj Rakowa, Częstochowa zagrali po prostu słabo. Też trzeba na pewno dodać, że to granie, które było, to nie jest granie pod Patryka Kuna, bo jednak to jest piłkarz, który potrzebuje przestrzeni w swojej grze, kiedy gdzieś może tę piłkę wymienić, a on tak naprawdę i tu w ogóle mam szacunek dla Legii, bo ja pamiętam, jak krytykowałem Legię za ten mecz przy Bułgarskiej 0-0 bezcelnego strzału. Ale też bezcelnego strzału. Tak, ale mam wrażenie, że Legia się nauczyła tym meczem cierpieć.
ogólnie, bo wczoraj to ustawienie 1-5-3-1, to, które chyba funkcjonowało już tak finalnie w drugiej połowie, no to powiem ci szczerze, że tak jak Dawid Szwarga mówi o tym, o tej obronie pola karnego i to jest jeden z najlepszych tak w Europie, czy tam druga najlepsza w Europie, to to, co Legia wczoraj pokazała pod kątem dublowania pozycji, zamykania przestrzeni, no to to był majstersztyk w obronie. Tak, ale Raków też Dawid za wolno grał, ja mam takie wrażenie. No tak, ten atak brakowało tego, brakowało tego przegrania, Paweł, przegrania na jeden kontakt, nie, że będzie pach, 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 zmieniasz, otwierasz strefę. Legia się bardzo nisko broniła, bo Legia się broniła między 16 a 30 metrem. Tam było 15, nawet, Legia była na 15 metrach ustawiona. Nawet nie było nikomu piłki rzucić dalej, bo Pekar nie jest sprinterem i to był też problem, że Legia nawet po odbiorze nie miała komu tej piłki zagrać. No tak, no i w ogóle wczoraj to może będzie kontrowersyjna opinia, a może nie, dla mnie nie, bo wczoraj Maciej Rosołek w tym systemie, gdzie trzeba było zasuwać, no pokazał oczywiście, się lepiej niż Tomasz Pekar. Bo był bardziej mobilny. Pracował, biegał od obrońcy do obrońcy, no grał tak naprawdę przed Bartoszem, on nie grał na dziewiątce wczoraj, grał na dziesiątce tak naprawdę, no bo dziewiątki nie było i naprawdę też tytaniczną pracę wczoraj Maciek Rosołek wykonał. Próbowałem się dzisiaj dowiedzieć, ile w ogóle kilometrów piłkarze Legii przebiegli w tym spotkaniu, no ale raportu jeszcze nikt nie analizował. To minę są problemy z analizowaniem, zanim raport może przyjdzie, to jest... Myślę, jest na razie nikt jeszcze nic nie analizuje. Tylko znaczy, ty Paweł, ale też z czego wynika to, że Raków, okej, okay, doceniamy Legię, że świetnie się ustawiła, świetna defensywa, że na bazie meczu w Poznaniu to było widać, że też się Legia wtedy wybroniła, taki był cel, żeby wywieźć z Poznania punkt, tutaj był cel do wyjść do karnych, to się znowu udało, więc to trzeba powiedzieć, że Legia umie za kosty Juruniajicza czerpieć. Przede wszystkim dwie, wszystkie dziesiątki Rakowa są bez formy. Jeśli tak naprawdę... Wszedł Bartosz Nowak i rozruszał tą ofensywę. No ale to było... i tak nie było to, Paweł. Ale rozruszał, no na tle Koczerchina, na tle Iwiego Lopeza, no to był piętro wyżej zawodnik wczoraj. No. No ja bym powiedział, że pięterko, bo też było widać, że był trochę po urazie, że faktycznie wniósł to, znaczy też trzeba dodać, że potem jak Legia zaczęła zmieniać, no to umówmy się. Piętro, się. Ale tam ci byli w piwnicy. No to okej, okay, tylko Legia też nie ma ławki, jak mam być szczery, bo no to co wczoraj... wszedł Baku, to w końcówce, powiem ci, to tam jazda była tą prawą stroną, gość po 5-10 metrach w ogóle nie wracał do defensywy, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. I to mnie najbardziej skoczyło. No Czelaka, no to już zostawmy, bo to po prostu tu było widać, że Legia ma gorszą ławkę i ta jakość, która wchodziła z ławki, no to gdyby nie ten kolektyw, ta organizacja gry, to ci piłkarze mogliby zawalić ten mecz, bo jak Baku wszedł, to dwie potem te najgroźniejsze akcje, co szły, to szły jego stroną. I tutaj też to jest szczęście, uważam, Legii i to, że Kostar Juniajicz potrafił jakby drużynowość, to doceniam, to Raków zawsze też mówiliśmy miał, że to Lech nie miał, tak, że Lech ma indywidualności, Raków ma drużynę. No wczoraj Legia pokazała naprawdę, słuchajcie, no Raków nie stracił gola i nie zdobył pucharu i w tych karnych, no to był cel. Jeszcze... Nie stracił gola w całych rozgrywkach. Tak, w całych rozgrywkach i też te karne trzeba docenić Legii, jak były Legia wykonywane. Bez celnego strzału, tak, nie może się wybitnie dziwić, tak, ale wygrała puchar nie oddając celnego strzału. Raków się ewidentnie pogubił, kiedy była sytuacja, że oni wiedzieli, że muszą cały mecz dominować. Na początku drugiej połowy zaczęło wyglądać to lepiej, bo się kapnęli, aha, dobra, my musimy tą Legię zamknąć i próbować. No tylko to był zupełnie plan taki pisany na kolanie. Wiemy, że Marek Papszą to jest jednak, on się przygotował do tego meczu. Dużo się mówiło o tym spotkaniu 3-1, że dużo z tego wyciągnął wniosków i to było widać, Paweł, po składzie, bo Petraszek wszedł. Po co wszedł Petraszek w pierwszym składzie? Żeby neutralizować Pekarta, przecież dużo sami o tym mówiliśmy. Koczergin był na ósemce, wtedy został przesunięty wyżej. Papa Nikolaou z Ledermanem do środka. Lederman zresztą fatalny mecz, to trzeba też oddać, ale jakby te wnioski zostały wyciągnięte na bazie tamtego meczu. A tu masz czerwoną kartkę w trzeciej minucie. Właściwie to już ten plan idzie do kosza, bo wiesz, 20 minut, a nawet więcej, bo Paweł mówił o tych czasach doliczanych, chociaż oczywiście to nie jest 20 minut takiej czystej gry, ale Raków Częstochowa 4 celne strzały, czyli wychodzi średnio jeden na pół. Nie, no to jest kuriozum, że Raków nie potrafił gdzieś sforsować jednak, bo mówimy o czołowym zespole w Polsce. Tylko dobra, zostawmy ten mecz z Lechią. Paweł, oglądasz Ekstraklasę. Poprzednie mecze Rakowa z Miedzią, z Widzewem. Tam to nie funkcjonowało, tam stały fragment pomógł. Tutaj na Legii ci stały fragment nie pomógł, bo Legia to jest wysoki zespół, dobrze broni przy stałych fragmentach gry. No i nie dało rady, tak? Jeszcze i Iwi Lopez też nie wrzucał tak, jak wrzucał w tamtych meczach, czy jeszcze wcześniej, że jednak tu atak pozycyjny szwankował. Też mam wrażenie, że piłkarze Rakowa za bardzo chcieli potem indywidualnie gdzieś to rozegrać. Tobiasz też bronił pewnie, miał swój dzień. To daje całej obronie gdzieś tam pewność. No mówię, no Legia naprawdę, ja dawno nie widziałem tak dobrej obrony pod kątem, okej, było to wybijanie piłki, nie dało się coś z tym zrobić, ale tam nie było jakiegoś takiego, że ktoś się machnął, zawahał, że tam były pewne straty pod własnym polem karnym. Ale były, wiesz, znaczy, ale była strata. Stało dwóch z tyłu jeszcze, a nie, że była jazda. Ktoś, no właśnie, doskok. Naprawiał, no to co wczoraj grał Rafał Augustyniak po raz kolejny w takim ważnym meczu. Tak, to trzeba oddać.
No, i Rafał Augustyniak top na boisku i top mix. Tak, to tutaj top razy dwa, to mogę. Musimy jakąś koszulkę chyba od Rafała dla Dawida załatwić. Bardzo chętnie, ja zresztą do dzisiaj pamiętam, jak pchałem, no pisałem, że Augustyniak jest dużo lepszym wyborem niż Karol Muchar i mam wrażenie, że wielu kibiców już wtedy się podpisywało, nie wszyscy w klubie się podpisywali pod tą tezą, także pozdrawiam pewną osobę, ale już nie pracuję tam, także no bo wtedy był też wybór, czy Lech bierze za 400 tysięcy euro z Miedzi Legnica Rafała Augustyniaka, czy bierze Karola Muchara za podobną cenę. Wybrali fantastycznego zawodnika z przedostatniej drużyny wówczas Ligi Chorwackiej. No jak się skończyło, to widzimy. Tak się ten klub nazywa? Tak jest. Tutaj jeszcze potwierdzenie i cytat Marka Poprzyna o tym, co też sobie już wcześniej rozmawialiśmy. Mam sobie sporo do zarzucenia, jeśli chodzi o niewykorzystanie gry w przewadze przez 115 minut i dokonane zmiany. Piłkarzom nie zarzucam niczego, mówi trener Rakowa. Natomiast podsumowując już troszkę ten cały Puchar Polski, który Legia wygrywa po raz 20 w swojej historii. W ogóle jest... 20 Puchar Polski, no mam naprawdę, to jest ich rozrywki. Tak jest, czwarty wygrany finał na Stadionie Narodowym, każdy, do którego Legia przystąpiła, każdy wygrała. Poprosiłem ciebie, Paweł, o przygotowanie takiej listy nie bazującej, tutaj musimy wyraźnie podkreślić, nie bazującej tylko i wyłącznie na finale, tylko chodzi o całe rozgrywki, które... Przede wszystkim o rozgrywki chodzi. Rozgrywki całego Pucharu. Nie, bo tylko będzie ten... jeden piłkarz, który w finale nawet nie był w kadrze meczowej. Tak, poprosiłem cię, twoje top 3, was też zachęcamy do top 3, top 5, jak to sobie widzicie, czy może jedno nazwisko. Czyli najważniejsi piłkarze Legii Warszawa w Pucharze Polski i najważniejsi dla triumfu właśnie w tych rozgrywkach. Proszę bardzo, pewnie zaraz stosowną grafikę sobie też. O, mamy już. Josue, Augustyniak, a także Miszta. Trzy nazwiska, trzech piłkarzy, top 3 według ciebie w Pucharze Polski 2022-2023. No Josue, gole, asysty w tych kluczowych meczach. A to... Jesienią w każdym meczu miał chyba 1+1, chyba we wszystkich spotkaniach, tak coś kojarzę. No Rafał Augustyniak, myślę, że no wczoraj absolutny MVP. To wiesz, dobrym... jeszcze tylko byśmy przez Josue, krótkie pytanie, byłeś zdziwiony, że wczoraj został zmieniony w trakcie? Nie, on już nie miał siły. On już padł. On w ogóle zagrał słaby mecz moim zdaniem wczoraj. No to nie było jego granie. Tak. To, ja nie wiem, czy on w życiu grał taki mecz, że musiał się tyle nabiegać w defensywie co wczoraj i nie mieć w ogóle piłki przy nodze, bo czekałem na raport z Instata. Teraz jeszcze odświeżałem, tego raportu nie ma, bo jestem ciekawy, ile miał w ogóle złe kontaktów z piłką. Bo naprawdę to myślę, że mimo że mecz trwał 120 minut, to się zakręci, nie wiem, w okolicach 30. 40. Na pewno mi się rzuca w oczy ta sytuacja, co chyba była najlepsza dla Legii w drugiej połowie, gdzie Slisz tak wychodził z piłką, miał taki korytarz do Mladena, wybrał Josue, a Josue no kopnął jak nie on gdzieś tam, taka balonik poszedł, Pekar chciał w ogóle przewrotkę z tego zrobić jeszcze, także... Był na spalonym. Nie wyszło, a i był na spalonym jeszcze, no to już, już no taka akcja, gdzie też dało się to lepiej rozwiązać, no to co Paweł mówi, to nie była gra dla Josue, no on wczoraj był poza grą trochę, bo tak jak w tym ustawieniu z trójką, to on był, już teraz nie pamiętam, czy z lewej czy z prawej był bardziej, no ale on taki no, cały czas patrzył, co się dzieje za nim, wokół niego, nie patrzył do przodu, jak to on. No i też, jak nawet miałby patrzeć do przodu, to kogo miał to zagrać, bo Pekard trzeba oddać, że on moim zdaniem trochę nie umiał pod faul zagrać, tak wiesz, jak czasami napastnik gdzieś przytrzymać tę piłkę, zagrać pod faul, dać oddech kolegom, no słaby mecz też Pekarta i to, co Paweł mówi, Rosołek wszedł bardziej mobilny i on bardziej wczoraj pomógł Legii Warszawa, ale pod, szybciej przesuwał przede wszystkim. Pod kątem ławki to Legia mizernie wygląda, jeśli chodzi o to, kto może tam pomóc i tak pod kątem, no już gry co trzy dni w przyszłości. Zaraz Króla Strzelców wezmą być może. No tak, ale tu bardziej widzisz, no Patryk Paweł wczoraj w tym meczu Król Strzelców to by też za dużo nie zrobił, to bardziej dziś myślę, że taki jednak, no ja cały czas uważam, że w obronie Legia potrzebowałaby by gdzieś tam wzmocnić, chociaż wczoraj ten mecz no wyglądał dobrze, bo też Nawrocki wszedł i no na pewno nie obniżył poziomu, a nawet bym powiedział, że go podniósł, jeśli chodzi o defensywę. Jeszcze jedno nazwisko, to najmniej oczywiste, tak? No zostało. Cezary Miszta. Cezary Miszta. Znaczy, no, myślę, że tak. Wybroniona seria rzutów karnych w Gdańsku. W Niecieczy też solidny występ, no ale przede wszystkim Kalisz. To mega dziwnie brzmi i mega dziwnie się z tym czuję, ale no, Cezary Miszta uratował Legię w półfinale Pucharu Polski z KKS-em Kalisz, tak? I gdyby nie jego świetna forma, to być może wczoraj na Stadionie Narodowym byłby KKS Kalisz i właśnie ta drużyna rywalizowałaby z Rakowem Częstochowa i trzeba go docenić. No właśnie to zdjęcie bardzo fajnie, że wyjęliście. No ta...
nie wiem, to uniwersytet bramkarski profesora Krzysztofa Dowhania, który zatrudnił doktora Arkadiusza Malarza. Którym to trenował Kacper Tobiasz Karny, bo do tego też się przyznał wczoraj po meczu też chyba w rozmowie. No tak. Jest tylko jeden wybroniony w sumie ten Karny. No tutaj Legia na pewno dobrze strzelała. Te Karny w ogóle były bardzo dobrze strzelane. Tak, przez drugi... Ale Tobiasz w przeciwieństwie do Trelowskiego czuł intencję bodajże z Farnasa, poszedł w ten sam ruch, tylko ten strzał był tak mocny, tak perfekcyjnie wykonany przez obrońcę Rakowa, że po prostu no nie miał szans Tobiasz wyciągnąć tej piłki. Ale co do Cezarego Miszty, no to no po prostu za całokształt. To na pewno... To jest też takie, myślę, że dość przykre, że jest, bo wczoraj speaker o tym powtarzał często, 25 przedstawicieli klubu otrzyma tylko medale, bo tak naprawdę no to Czarek Miszta wylał no takie fundamenty pod ten puchar. Bramkarze Legii zagrali w pucharze w tej. No tak. I no, drodze po puchar. Prawdopodobnie nie zagrałby Dominik Chładun w Zielonej Górze, gdyby nie kontuzja wtedy Cezarego Miszty. No ale Dominik Chładun tam, nie wiem, miał z jedną interwencję albo dwie. I to takie, przy których nie musiał się jakoś super wykazywać. Więc no szkoda po prostu, że takiego medalu na uhonorowanie nie dostał Cezary Miszta. No chyba, że gdzieś tam ktoś z czegoś zrezygnował. Ja ci powiem, bez sensu 25 medali. No mi się wydaje, że PZPN byłoby stać na 5 medali więcej, nawet srebrnych i złotych, jakby taki Cezary Miszta, jak no to w pełni zasługuje na medal, bo co, bo nie było go w kadrze w finale, no to co, to nie wiem, no to strzelam, Żozułę miałby kontuzję, no nie, sorry Żozułę, no. To generalnie jest chyba tak, że jak jesteś mistrzem, to też dostajesz. Nie, jak jesteś mistrzem, to masz 50 medali, to tam jeszcze tam te medale jesteś to gdzieś w szafie leżą. To masz liczbę meczów albo liczbę minut do rozegrania. Aha, już jest tak, że teraz... W Polsce to nie wiem, ale nie, w Anglii jest tak, 5 meczów. Nie, no ale tutaj dostajesz i to była kwestia Bartosza Bereśnińskiego. Tak, nie, to Bereś dostanie medal, to jakby jest bez problemu. Bardziej kwestia jest tego, że no nie, to pamiętam jak Lech odbiorł te medale, to ich tam było... Też, to by jeden podrzucili. No powiem ci, że jakby może gdzieś tam się znalazł, to by się znalazł, bo tych medali było dużo, więc tutaj trochę mnie dziwi, że było po 25, bo faktycznie no taki Miszta, no to ilu meczach? W 5 meczach bronił, tak? Nie bronił, tylko... Finale, nie, no i w Zielonej Górze. No to w czterech, tak? Bo Legia nie była beneficjentem pucharowych przepisów. Lechia Gdańsk i Kalisz. Panowie, na koniec, bo wbrew pozorom jest to program Warszawa kontra Poznań, więc o Lechu sobie też musimy porozmawiać. Z reguły nam te wątki się tak trochę przecierały dzisiaj. Dużo o Legii, ale będzie zaraz o Lechu. Na koniec do was pytanie. W lipcu super puchar prawdopodobnie między właśnie Legią a Rakowem zostanie rozegrany. Uważacie, że ta sprawa generalnie troszkę, bo jeszcze jest choćby ten cały wątek Żozułę, który pod adresem Marka Papszuna tam przecierał oczy do płaczu. Uważacie, że to wszystko zostanie jednak jakoś tak trochę rozmasowane przez oba kluby? Czy zrobi nam się trochę taka rywalizacja, no właśnie, dosyć toksyczna, z dużą liczbą podtekstów i jak się będą spotykać w lipcu, a potem w lidze przecież i tak dalej, to w najbliższych meczach będzie po prostu bardzo gorąco już na długo przed. No za chwilę nie będzie Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Karol Bugajski napisał o Mladenowiczu, to za chwilę Mladenowicza nie będzie w Legii, a Żozułę też cały czas nie podpisał nowego kontraktu w Warszawie, choć wiem, że te rozmowy... No właśnie, pytałeś? Tak. Pytałeś, tak? Gdzieś wczoraj w Migzonie, tak? Żozułę czy nie? Nie. Żozułę nie spotkałem w Migzonie, byłem na konferencji prasowej, on wyszedł chyba wcześniej. Widziałem, że Samuel z nim rozmawiał, ale nie zadał mu tego pytania. A pytałem gdzieś wcześniej w gabinetach przy Łazienkowskiej. No to są w kontakcie cały czas władze Legii z agentem Żozułę. On na pewno jeszcze nic nie podpisał gdzie indziej. Przyjechała tutaj córka, przyjechała tutaj żona, więc no tak, no ja nie powiem, że na pewno, ale coraz więcej mi się skłania tematów ku temu, że Żozułę być może podpisze nową umowę, a może to jest też tak trzymane ściśle w tajemnicy, tak jak było, nie wiem, w Lechu z Mikaelem Isakiem, tak, żeby ogłosić po prostu jako, nie wiem, bombę na koniec sezonu albo coś w tym stylu. Więc dzisiaj, gdybym miał obstawiać, to bym powiedział 51 do 49, że zostanie, no ale to jest różnica tylko 2 punktów procentowych.
Ale zanim do Lecha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kącik Blaża Kramera, czy on dostanie medal, bo przecież gola strzelił, dopytuje tutaj jeden z użytkowników, w zasadzie zauważa, ja to bardzo szanuję, że jest kącik Blaża Kramera. Blaż Kramer dostanie swój medal z tytułu zajęcia miejsca na podium w Ekstraklasie, więc chyba za Puchar Polski nie, a propos kącika Blaża Kramera, to tu Maćku dla ciebie bardzo radosna informacja. Blaż Kramer ma wrócić do kadry meczowej na najbliższy weekend, więc prawdopodobnie znajdzie się w autokarze, który w sobotę wyjedzie do Szczecina, więc jest szansa na minuty po wielomiesięcznej przerwie dla Blaża Kramera. Przynajmniej wiele na to wskazuje, zresztą to no, wydaje się bardzo, bardzo naturalne, bo nie wyobrażam sobie, żeby piłkarze po takim meczu, nie dość, że to było 120 minut, to jest 120 minut grane w 10, gdzie biegałeś tylko za piłką, bo to nie grałeś z drużyną, którą nawet w 10, bo są takie przecież zespoły, które jesteś w stanie zdominować, grając w niedowadze, to no, pokazuje, że wydaje mi się, że będą rotacje i to całkiem spore przy okazji meczu w Szczecinie, więc jak Blaż Kramer pojawi się na boisku, to Maciej Łuczak odpali. Wycieram ręce, liczę, że będzie w podstawowym składzie. Wyróżniał, bo Kramer. Tak chyba się farbnął na blond. Już od jakiegoś czasu, to jest ksywa Eminem. Tak... A, no to znam tą ksywę skądś może. Ale wiecie co, tak patrzyłem, on się strasznie wyróżnił, taki duży mówię. Jak tak na niego patrzyłem na boisku, to się tak nie wyróżniał. Więc wczoraj tu go przynajmniej mieliśmy okazję zauważyć, że to jest strzelec chyba gola w Pucharze Polski, tak? W tym meczu właśnie. Są Polsk. Faktycznie, więc na medal wydaje mi się, że i tak zasłużył. Dobrze, panie Dawidzie, przechodzimy do Lecha Poznań, bo tam też się działy rzeczy niepokojące. Oczywiście już trochę to wszystko przesłonięte finałem Pucharu Polski, natomiast w niedzielę Lech grał z Górnikiem Zabrze i tak sobie tutaj nie mając absolutnie nic złego na myśli, ale trochę mówiliśmy o pewnych dożynkach, że mogą takowe być. I okazało się, że chyba Lech właśnie na coś takiego się wybrał. Wiem, że masz też chyba przygotowany specjalny bilans majówkowy Lecha Poznań, bo mimo, że Lech nie pojechał do Warszawy na finał, to tę majówkę trochę zdążył zepsuć. Widziałem nawet po twoich mediach społecznościowych, że byłeś bardzo rozczarowany tym, co Lech pokazał z Górnikiem Zabrze u siebie i nazwałeś to jednym z najgorszych spotkań w tym sezonie. No najgorszy, jeśli chodzi o ten rok. Najgorsze spotkanie, 20 meczów Lech rozegrał, tylko 4 więcej niż Raków i Legia, więc jeśli tutaj mówimy w Poznaniu o zmęczeniu, to nie wiem, czy bym się nie zastanowił mimo wszystko, bo chyba warto oddzielić te 32 spotkania rozegrane jesienią, bo w końcu była 4-tygodniowa przerwa dla piłkarzy Lecha, łącznie 2,5 miesiąca przerwy w rozgrywkach, no i teraz na 20 meczów. No tak patrzyłem, czy to może spotkanie ze Śląskiem, jeszcze Zagłębiem, sobie analizowałem te mecze. To mecz ze Śląskiem może się zbliżyć do tego z Górnikiem, ale no to, co się wydarzyło w niedzielę w Poznaniu przy obecności 28,5 tysiąca widzów, no to takie rzeczy się nie mają prawa dziać, bo takimi meczami to zamarzysz całą swoją pucharową przygodę. Okej, pierwsze tam 10-15 minut udało się gdzieś zdominować, ale pierwsza połowa, trzeci raz z rzędu zakończona porażką. Właściwie w tym meczu nie było żadnego plusa. Jak miałbym coś w ogóle wskazać, to nie ma. Znaczy ja minusa chyba tylko przy nie no, minusów sperze... Paweł to... Znaczy nie, przy Kallströmie bym nie postawił, tak mi się wydaje. No to tak, Kallström coś się starał, Michał Skóraś też się coś starał. Okej, nie ma Mikaela Iszaka, do końca sezonu nie będzie z powodu tej infekcji bakteryjnej, ale no nie wiem, czy część piłkarzy Lecha jest na wakacjach, czy myśli o przyszłości. Okej, wychodzi ten Gurgul w pierwszym składzie, ale pierwsza jego myśl to nie jest coś dać, tylko żeby nie zepsuć i też był podłączony do prądu. Nie, no to nic się w tym meczu... 2-6 rocznik, nie? No tak, ale wiesz, no Reboszo nie gra, nie wiem, czy to jest kwestia minut, czy czego, no nie jest w zbyt dobrej formie. Ale z Gurgulem to nie ma się co dziwić, no chłopak ma 17 lat, gra drugi mecz w Ekstraklasie, więc nie wiem. Ale przepraszam, to na jego miejscu gra, czy też... nie gra? Czy robimy takie dożynki, że teraz nagle, okej, ja ostatnio apelowałem, żeby zacząć wpuszczać z młodych, no ale też bez przesady, Gurgul to nie jest lewobrońca. Rzucasz chłopaka na konia, w meczu, gdzie gra Jokota i Okunuki na bokach, mega dynamiczni, mega piłkarze, ten Gurgul w ogóle bez gdzieś tam współpracy, nie chcę go krytykować, bo to młody chłopak, trochę się do niego teraz przyczepiłem, ale no totalnie nie rozumiem tego składu. Jakby co Lech robił w tygodniu, bo widzieliśmy mecz z Górnikiem Zabrze i tak, wszystkie te same błędy, złapani na fazie przejściowej przy pierwszej bramce, właściwie ona bardzo
bardzo podobna do tego gola straconego w meczu z Zagłębiem Lubin. Zero takiego wyciągania wniosków pod kątem tego, że ta drużyna się cofnie. Przecież to Jan Urban mówił na konferencji prasowej, że on sobie obejrzał mecz z Zagłębiem, ze Śląskiem i wiedział, jak zagrać z Lechem. I wiecie co? I zagrał tak samo i wygrał. Tak samo jak te drużyny. No to chyba coś tu jest nie tak. Okej, nie ma teraz Johna van den Broma. No ale panowie, Pogoń, właśnie Piast Gliwice podaje wam rękę pod kątem tego, że remisuje z Pogonią. Możesz w tym meczu wskoczyć na trzecie miejsce i być może go nie oddać już do końca. A tu robisz takie jaja i to jeszcze przy takiej publiczności. Kolejny do Pogoni, nie? No tak, więc to tutaj mówię, pod kątem tego, co w tym meczu nie działało, to nie działało nic. Kweskili też występ, no bardzo, bardzo tak naprawdę to jeszcze lekce. Pobieg w ataku. Może podziękować Jagiellonii, że Warta się nie zbliżyła. No tak, no tutaj może bardziej kibice w Poznaniu nie patrzą do tyłu, ale no słuchajcie. No ale jakbyś miał zwycięstwo Warty w Białymstoku i dwa punkty nad Wartą, to no to na pewno by się trzeba było wtedy obrócić do tyłu. No teraz jest taka kwestia, że patrzysz tylko na tą Pogoń i okej, już mówiliśmy, 18 medal mistrzostw Polski, 4 miliony złotych. No może ktoś powinien powiedzieć, że to jest dosyć istotne i warto o to powalczyć, no bo... Mówię, takie bicie głową w mur, nie wyciąganie wniosków z poprzednich meczów, jakby... Widziałem już te mecze przy Bułgarskiej, no i szósta porażka u siebie w lidze i to sobie nawet zanotowałem jeszcze, bilans mistrza Polski u siebie w tym sezonie, 7 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, gole, 20-15. To jakbym wam powiedział, kogo to jest statystyka, to może byście powiedzieli, nie wiem, Jagiellonia, Górnik Zabrze czy ktoś inny, a to jest statystyka mistrza Polski, bardzo taka przykra i mówię, staje fragmenty gry też na niskim poziomie. Nie wiem za bardzo, co tutaj jakby Lech, no i taki wakacyjna i tak jak tutaj portal kksleh.com sobie sprawdziłem, Lech Poznań ma serię 7 kolejnych porażek w okresie majówki, 4 pucharowe z rzędu, więc faktycznie może jak jest majówka, to lepiej iść na piknik, na grilla niż... Ty odpaliłeś tutaj teraz grilla, to... Nie, no bo mi się, bo powiem ci, przyszedłem i zobaczyłem drużynę, której nie za bardzo się chciało. I nie wiem, z czego to wynika. Czy ktoś powiedział w szatni, no panowie, puchary już były, wiesz, bo dużo się mówiło... Jakie podejście w klubie twoim zdaniem do tego, czy zajmą... No właśnie, bo boję się, że już jest patrzenie trochę urlopowe i nie podoba mi się to z perspektywy tego, że to jest mistrz Polski, który gra u siebie i ma do zrobienia ważną rzecz. Osiągnąć medal mistrzostw Polski. Zarobić więcej pieniędzy. Zarobić więcej pieniędzy i tego nie robi. I szukam jakby przyczyn, właśnie myślę, czy piłkarze gdzieś, okej, są kontuzje, nie ma Szymczaka, nie ma Salamona, Sobiech no, jest poza klubem już, a gra w pierwszym składzie, bo nie ma kto grać. No, dużo takich znaków zapytania niepokojących. Zmiany, no to też nic nie dają ci zmiennicy, Baluła, Marfiński też nic nie daje. No, najgroźniejszą akcję miał Dagerstol po główce. No, były sytuacje, Sousa mógł trafić, Kweskrim miał z główki, ale zdecydowanie za mało na Górnik Zabrze, który szacunek, bo Jan Urban to jest doświadczony trener, przyjechał, wiedział jak zagrać. Zresztą no, Waldemar Fornalik to też mówił, że wiedział jak zagrać z tym Lechem Poznań. To bardziej może mówić, że Śląskowi Wrocław trochę się fartnęło, bo to jest jedyna wygrana Śląska w tym roku z Lechem. No ale nie, bardzo niepokojący mecz. A mecz Śląsk wygrał chyba. U siebie? Znaczy ogólnie w rundzie wiosennej. Pamiętam, że w tamtym roku jeden, a w tym chyba dwa. To może gdzieś tam coś jeszcze wygrali po drodze. To na pewno miałem na myśli u siebie, że to była jedyna wygrana u siebie Śląska Wrocław z Lechem Poznań. Ciekawą ankietę dla was mamy i w sumie was też o to zapytam, bo zagadnienie jest interesujące. Lepszy sezon rozgrywa Legia czy Lech? Czyli po stronie Legii mamy wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski, po stronie Lecha trzecie bądź czwarte miejsce, ale jednak też ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Piękna przygoda na europejskich boiskach. Na co byś oddał głos? Na pewno powiem tak, powiem jak polityk. Legia Warszawa rozgrywa bardzo dobry sezon i nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobry sezon. Przy tym, co mówiło się na początku rozgrywek, że jest problem z pieniędzmi na transfery, że trzeba ostrożnie gospodarować gotówką. A tu się skończyło no, wicemistrzostwem Polski i Pucharem Polski, więc przy kadrze moim zdaniem jednak dość okrojone, jeśli chodzi o to, że tak realnie zawodnicy, którzy moim zdaniem dają dużo jakości Legii, to jest 14-15, a reszta to jest taki... No bym powiedział, że nie ten poziom, jeśli chodzi o Legię Warszawę, więc tutaj duży szacunek dla Kosty Runiejcza, który no ta wiosna, o, gdyby nie te remisy, to wygląda bardzo dobrze, bo te remisy mam na myśli z Miedzią Legnica, z Widzewem, z Krakowią, no to tutaj trochę gdzieś może zabrakło, żeby walczyć z mistrzem Polski, ale wygrana z Rakowem, właśnie dwa razy zatrzymanie tego Rakowa w różny sposób, bo pierwszy to był typowo piłkarski, drugi to już był taki gdzieś, żeby wytrzymać i to się też udało, więc...
No na pewno sezon ligowy Lecha jest bardzo słaby. I nie powiem kompromitujący, tak tylko bardzo słaby. Ocena w dużej mierze zmieniała, bo były takie momenty nawet wiosną, kiedy się chwaliło Lecha za na przykład łączenie ligi z pucharami. No tak, ale... Ale być może dlatego, że też ta poprzeczka wisiała bardzo nisko. No to, ale wiesz, widzę co się teraz dzieje. No szósta porażka u siebie, 22 punkty straty do Rakowa. No nie można obok tego przejść niezauważenie. I przede wszystkim Raków zdobył trofeum, Legia zdobyła trofeum, Lech nie zdobył trofeum. Lech sobie to wszystko powetował fajną grą w pucharach, ale nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłym sezonie jeszcze raz gdzieś tymi pucharami nadrobić takie straty w lidze. To nie przejdzie moim zdaniem, bo Lech jeśli chce być naprawdę dużym klubem, a takim jest w polskich warunkach, to nie może mieć znowu przerwy 4-5 lat między trofeami, bo przy Rakowie czy Legii to wygląda kuriozalnie. Kto rozgrywa lepszy sezon? Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że Legia we wszystkich rozgrywkach, w których startowała z Lechem, zaszła wyżej. Ale gdybym był złośliwy, że złośliwy nie jestem. My to wiemy, że nie jesteś. To uważam, że weryfikacją zespołu jest Europa. W Europie Lech osiągnął wynik kapitalny. Bo ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy to jest naprawdę coś pięknego, co będziemy wspominać bardzo, bardzo dużo. Jednak nadzieje, myślę, że w Poznaniu wśród wszystkich kibiców Lecha na to, że no, uda się, może jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski, będzie o to bardzo trudno, ale chociażby właśnie ten Puchar Polski stawić do gabloty, bo jednak no, sezon bez trofeum i to, o czym Dawid mówi, że no, wstawianie jednego pucharu raz na 5 lat, no to... No nawet 7. Czy na 7 lat? Problem jest też taki, że każda europejska przygoda, nawet najpiękniejsza, raczej się tym wstawieniem do gabloty żadnego pucharu skończyć nie może, albo to należałoby to traktować w ramach jakiegoś... Nie ale zobacz, przy takiej stracie w lidze, tak? Dzisiaj wiadomo, że jesteśmy mądrzejsi. No nie możesz przegrywać u siebie ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski. Cokolwiek by się działo. A Śląsk drugi mecz jaki wygrał to z Pogonią Szczecin, czyli nie no, na rozkładzie wiosną. Śląsk wygrał 2 mecze z Pogonią Szczecin i 3 mecze z Lechem Poznań, licząc jeszcze ten mecz pucharowy. A wiemy z kim Śląsk przegrywa i jak to ostatnio wygląda. Właściwie z kim Śląsk nie przegrywa, można by zadać takie pytanie. No też na przykład ja patrzyłem z perspektywy wczoraj tego meczu, że mówiło się dużo o Legii, o Rakowie. I że to był duży mecz. O Lechu się bardzo dużo mówiło, bo te duże mecze były co czwartek ostatnio, ale też trzeba sobie zdać sprawę, bo ja jestem jakby z tego pokolenia, że dla mnie liczą się trofea. Przede wszystkim po to został klub sportowy stworzony, żeby wygrywać. Jeśli jesteś tak dużym klubem jak Lech Poznań, to to jest punkt pierwszy. I okej, faktycznie to co ty powiedziałeś Maciej, po mistrzostwie była trudna sytuacja z trenerem, odszedł Maciej Skorża, udało się tych pucharów zajść. Okej, w lidze spokój. Dwie rzeczy, no nie możesz odpaść tak w Pucharze Polski i nie możesz 6 meczów przegrać na swoim stadionie będąc mistrzem Polski, bo to wynika z tego, że nie wyciągasz wniosków z tych meczów, bo większość tych spotkań wygląda podobnie. Znaczy ja o tym mówię, że wydaje mi się, że taki idealny scenariusz to wszyscy zakładali, że jednak awansując do Europy, trudno będzie Lechowi w lidze dotrzymać kroku Rakowowi, który od początku wskoczył, znaczy no rozpędził tę karuzelę bardzo, bardzo szybko i za to mu się należy szacunek, ale jednak no fajna przygoda w Europie plus Puchar Polski to byłby taki optymalny scenariusz właśnie dla kolejorza i przy tego typu ocenie i tego typu ankiecie myślę, że tak, mniejsze nadzieje mieli kibice Legii i mają prawo czuć się zaspokojeni, jeżeli chodzi o takie potrzeby, no takie, nie wiem, zaspokojone pragnienie zostało, tak? Zmazana ta plama z poprzedniego sezonu. W Poznaniu te nadzieje były trochę większe, ale to o czym Dawid też mówił, że te kolejne porażki u siebie, no odpadnięcie ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski po prostu nie przystoją. Bo to jest za dobry zespół na takie rzeczy. Tak i szkoda, że no, ja wiem, że no, trudno czasami ocenić coś w szarości, ale tu jest szarość, bo to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja bym dał remis. Ale ja nie chcę nawet, ja powiem ci, poczekam na koniec sezonu. Ja bym dał remis po prostu. Bo... Nie, bo jak Lech teraz się dźwignie w tych 4 meczach, gdzieś zaimponuje, pokaże, że zależało na tym 3 miejscu, to jednak to podium powiem okej. Trochę połączyłeś tą ligę z pucharami, wiadomo Raków ma świetny sezon, Legia też zagra bardzo dobry sezon, każdy coś wygrał. Ale przegranie tego 3 miejsca z Pogonią będzie taki trochę, no nie chcę mówić plaskacz już tej terminologii, której dzisiaj używamy dla kibiców Lecha, ale...
jeśli ktoś z Częstochowy czy z Warszawy powie, ej, wygracie w pucharach, bo to my zeszliśmy do finału, no to to jest prawda. I to też trzeba sobie wziąć pod uwagę, że jeśli my mówimy, że Lech ma najlepszą kadrę, najdroższą kadrę w historii, doświadczonego trenera w europejskich pucharach, a dzieją się takie jaja w lidze i w Pucharze Polski, no to coś jest nie tak. Po prostu uważam, że to, no nie... Ja nie widzę powodów, dlaczego ten mecz z Górnikiem Zabrze wyglądał tak słabo. Jeśli ktoś powie brak Iszaka, okej, jest to jakiś powód, ale to dalej jest bardzo dobra kadra. Gdzieś wstawianie Gurgula, ja tego nie rozumiem w takim meczu, okej, bo jednak cały czas jest to mecz o coś i ja rozumiem bezpieczne wprowadzenie tych młodych chłopaków, a to jest dla mnie rzucenie piłkarza na konia. Gość dostał 60 minut z Piastem Gliwice, też grał bardzo bezpiecznie, przepraszam, 30 minut z Piastem Gliwice, bo wszedł za Lubosatkę i tu dajesz gościa w ekstraklasie, debiut w podstawowym składzie na nie swojej pozycji, gdzie jeszcze gra na niego Jokota i Okunuki, do spółki z... Teraz nie pamiętam, na prawej bronie chyba Olkowski grał, albo to trzeba by sprawdzić, ale no tam trochę z nim jechali i ja był trenerem Urbanem, to powiedział, panowie, fazy przejściowe, to u nich nie działa, stały fragment nie mają, bo widać, że to od kilku meczów i grajcie na tego Gurgula, bo on jest najsłabszy, rzucajcie na niego te piłki i proszę bardzo. I prawda jest taka, że ten mecz jakby się zakończył, nie wiem, 2-0, 3-1, to byłby też to sprawiedliwy wynik. Dwa pytania o personalia do ciebie, Dawid, też na czacie się pojawiały wcześniej. Michał Skóraś i Mikael Iszak, ich sytuacja do końca sezonu, sytuacja zdrowotna, czy coś wiesz? Z Michałem Skórasiem nie wiem, bo dużo się działo. Nie miałem okazji też być w Poznaniu, się dowiedzieć, też jest majówka, więc różnie to bywa. No z Mikaelem Iszakiem to wszyscy wiemy. No, trochę tutaj anonsowałem, że będzie z nim problem z grą do końca sezonu. Nie do końca wiedziałem, że to chodzi o infekcję bakteryjną, ale też nie grzebiemy w kartotece zdrowotnej piłkarzy, no też jesteśmy ludźmi, przecież no nie gra to nie gra, no nie będzie go to nie będzie, no to już tam co mu jest, to w tej sytuacji sezonu to jest jakaś ważna informacja, ale też nie przesadzajmy, no to co słyszałem, gdzieś Mikael Iszak kaszlał, tak, dosyć mocno, wysłali go na badania, pojawiła się infekcja bakteryjna, nie gra do końca sezonu i poczekajmy na więcej informacji, a ze Skórą zobaczymy, ale faktycznie w obliczu tych problemów Lecha Poznań pod kątem no tego, co się dzieje z grą, no to jednak bardzo by się przydał w tych ostatnich meczach. W sobotę zagra Lech Poznań z Krakowem o godzinie 17:30 znów przy Bułgarskiej. Ten mecz z Górnikiem, który ty nazywasz najsłabszym w roku, pewnie wiele osób się z tym zgadza, myślę, że też może być takim jednak pobudką na koniec sezonu dla Lecha Poznań, że nie wypada tak no, udanego, jakby nie patrzeć, szczególnie przez ten pryzmat Europy rozgrywek, zakończyć w taki sposób, po którym właśnie będzie spory niesmak, że jednak nastąpi pewna taka mobilizacja, że zostało nam już naprawdę mało meczów, przeszliśmy bardzo trudną drogę i pokażmy na koniec, że zajmiemy to trzecie miejsce, że zakończymy ten sezon jednak pozytywnie, a nie w takich nastrojach, że no. Na pewno nie będzie żona Van den Broma nie będzie dalej na ławce i jest to pewnie jakieś osłabienie, bo ta ławka taka, trochę mam wrażenie, jest pogubiona bez żona Van den Broma. No to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Lech nie wygrał od 3 meczów, no to jak nie wygrał od 4 meczów, no to te moje słowa jeszcze bardziej znajdą potwierdzenie. A jednak Krakowia to jest taki zespół, który jak teraz zremisował z Miedzią Legnica po katastrofalnym meczu, to w ogóle się nie zdziwię, jak zagra to samo, co na Legii zagrała Krakowia, bo pamiętam, chyba to był mecz, że oni przegrali z Koroną Kielce, pojechali na Łazienkowską, 9:01 Rakoczy. Wiadomo, tam był błąd, ale w ogóle mnie ten mecz nie zaskoczył, że Krakowia nagle była strong w tym meczu, że zagrała najlepsze spotkanie. I spodziewam się też takiej Krakowi przy Bułgarskiej, która przyjedzie, ma argumenty piłkarskie, ma kilku zawodników w formie i to od Lecha dużo zależy. Po prostu inaczej, ten mecz nie może wyglądać tak samo. No nie może być znowu przegrana pierwsza połowa 1-0, a potem Lech się znowu budzi, rywal się znowu cofnie i Lech będzie robił to samo. Czyli atak pozycyjny bez intensywności, walenie głową w mur, stałe fragmenty gry przeciętne, brak skuteczności, no i skończyć się jak się skończy, więc oczekuję tutaj Lecha z pomysłem, który będzie potrafił zaskoczyć Krakowie, ma cały tydzień przygotowań do tego meczu, taki spokojny, jakich nie miał, doprowadzenie kilku zawodników do zdrowia i przede wszystkim no, zagranie na odpowiednim zaangażowaniu i nie dożynki, panowie, bo dożynki mogą być, ale jednak to trzecie miejsce, to postarajcie się, bo to dla każdego kibica no, będzie jakiś powód taki, że potem powie, mieliśmy to trzecie miejsce, tak, była fajna przygoda w pucharach, dobra, jedziemy dalej, tak, a potem będzie taki po prostu niesmak, bo uważam, że czwarte miejsce i przegranie go z Pogonią, to będzie taka sytuacja, że trochę to tak zabarwi na brzydki kolor może ten piękny sezon pucharowy Lecha Poznań. Ale już ustaliliśmy ostatnio, że dożynki to jest bardzo fajna impreza. Tak, i czekam na zaproszenie jeszcze cały czas. Proszę zmienić terminologię, panie redaktorze. Ja, ale ty też potem zaczęłeś używać dożynki. Nie, okay, też to przyjąłem. Ale w porę się opamiętałem. Ja pierwszy zacząłem używać dożynki, bo
to byłoby po meczu z Bodą. To zobaczcie, jakie byłyby dożynki faktycznie, gdyby Lech wtedy odpadł, a też nie wiem, finał jednak, bo też ostatnie zdanie co do finału Pucharu Polski, że jednak nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, że piłkarze czuli rangę tego stadionu, rangę tego meczu. Że te ławki były takie mocno nagrzane, każdy chciał wygrać, Marek Papszon, Last Dance, Kostar miał pierwszy tytuł, no było to czuć i był to mecz o odpowiedniej randze i też wiemy, że finanse też gdzieś z tyłu były. To ostatnie pytanie do ciebie, Paweł. Jakiekolwiek oczekiwania kibice Legii mogą mieć po tym, co się wydarzy w Szczecinie, czy tak naprawdę no, kilka dni po pucharze, po takim sukcesie to... Będzie jak będzie i tutaj plaża. Trudno cokolwiek nie, wyrokować. Chyba leżak trzeba rozmawiać. Czy nie dożynki, a teraz plaża, będzie i leżak. Nie, tak? No śmieję się. Myślę, że dla Kostruniewicza to jest jakiś tam sentymentalny powrót i tak dalej. I pod tym kątem możemy się doszukiwać różnych jakichś smaczków takich i tak dalej. Jednak myślę, że Kostruniewicz bardzo by chciał, żeby zamienić ten mecz z tym, co, który będzie za tydzień, żeby zamienić kolejnością, żeby jednak na tą pogoń się przygotować. A tu wiadomo, mecz w środku tygodnia, z trofeum, pierwsze w karierze, świętowanie, piłkarze dzisiaj też przecież mają dzień wolny, więc no spodziewam się raczej bardzo trudnego meczu dla Legii w Szczecinie, ale tu jeszcze a propos, bo widzę dyskusja bardzo duża na social mediach, bo chłopaki wybili na socialach, że Mladenowicz powinien dostać 10 meczów w kary. I nie dodali jednak tej dalszej części wypowiedzi, że Iwi Lopez też powinien zostać ukarany. Wydaje mi się, że mniej niż Filip Mladenowicz, więc podkreślę to jeszcze raz. No to mówiłeś, tak? Razy dwa czy razy trzy? No, tak? Mniej więcej. Mniej więcej. Paweł, to no, już ale, nie ma znaczenia. Ale kilka spotkań. Powiedziałem około 10, więc 7 to też będzie, myślę, że okej, okay, więc tak prostując to wszystko, to mówię, no Filip Mladenowicz trochę więcej niż Iwi Lopez, bo jednak ma na koncie dwóch zawodników, a nie jednego. No też już widzę tutaj wycięte wypowiedzi, ale pogadamy po. A słyszałeś coś o ofercie dla Kostruniewicza z Niemiec? Bo też przynajmniej kilka takich... Ale wczoraj to dementowali piłkarze nawet w tym tak, wypowiedzi ja wczoraj, wczoraj też pytałem, mówię, ale to co, trener zdobywa z wami pierwsze trofeum i odchodzi? To chyba nic z tego. Paweł Głoszewski, tygodnik Piłka Nożna, a także Dawid Dobrasz Meczyki. Bardzo wam panowie za tą gorącą. A i na koniec dyskusję. Tylko powiem, że dzisiaj przecież 232. rocznica uchwalenia Konstytucji. Także oddajmy, że dzisiaj duże święto, tutaj obok wszyscy grillują, my sobie rozmawiamy o piłce i też może pójdziemy jakiegoś grillka zrobić. To wam życzymy smacznej kiełbaski, czy tam karkóweczki, co tam lubicie na grillu. Wszystkiego dobrego i widzimy się w Poznań kontra Warszawa w przyszłym tygodniu.